Kilkakrotnie apelowaliśmy do mieszkańców miasta, by sięgając po pomoc medyczną zespołów ratownictwa medycznego, mówili dyspozytorom i ratownikom prawdę o swoim stanie zdrowia. I naprawdę przyniosło to efekty. Po pojawieniu się w kraju pierwszych przypadków zachorowań, zdarzało się, że ratownicy byli wprowadzani w błąd. Teraz jednak mieszkańcy naszego miasta zachowują się bardzo odpowiedzialnie, informuje Suwalska Stacja Pogotowia Ratunkowego. W imieniu ratowników, dziękuję. Dziękujemy za Waszą postawę i prosimy, nadal trzymajcie się tej zasady. Od tego zależy przecież bezpieczeństwo samych ratowników, ich rodzin, ale także kolejnych pacjentów. Subalscy ratownicy medyczni aktualnie posiadają wystarczającą ilość środków ochrony osobistej. My natomiast mamy nadzieję, że ich dostawcy staną na wysokości zadania. Nasze pogotowie nie ma również problemów z kadrą.